no ostatecznie po prostu prosiłem Pana Boga, mówię, Panie Boże, jeżeli mam żyć, funkcjonować w pojedynkę, to będę funkcjonował w pojedynkę. A jeżeli mam nie funkcjonować w pojedynkę, masz zadziałać Twoje słowo, które mówi, że nie jest dobrze, bym jeszcze tam był sam, ale to po prostu postaw tego, kogo, z kim mam się związać. Nie? No i tak się wydarzyło, że w swojej Boże właśnie Pan Bóg postawił taką osobę na mojej drodze. No i wypełniłem to Boże, jakbym powiedział, wskazanie. No i kiedy już zaczęli się pojawiać ludzie, którzy mieli na przykład po 12, po 14 kredytów, czy długów różnych, w tym samym czasie mówię, no Panie Boże, to już jest grubo. Skoro Ty widzisz, że są takie problemy, to na pewno Ty masz już jakieś rozwiązania. Weź nam, pokaż te rozwiązania, bo ta matematyka sama słaba jest. Cześć, nazywam się Łukasz Uzar, witajcie na kanale Sykomora Zakousza. Dzisiejszym gościem jest Wojtek. Wojtek chce dzisiaj się podzielić, jak Jezus działa w jego życiu z mocą. Wojtek to trener biznesu, szczęśliwy mąż, ojciec, też współzałożyciel funduszu inwestycyjnego, też napisałeś książki, na przykład Uzdrowienie finansów, które właśnie widać za tobą. Działasz też od lat w fundacji Crown, gdzie szkolisz, edukujesz ludzi z finansów osobistych. I tak Wojtku, może na początku zacznijmy od tego właśnie, jak to się stało, że spotkałeś Jezusa w swoim życiu, kiedy to twoje nawrócenie nastąpiło? Moje nawrócenie, czyli można powiedzieć, że taka pierwsza decyzja o tym, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to nastąpiła w 89 roku. Czyli dawno, dawno temu, jeszcze nie było internetu, a nie było Google. A sytuacja była dosyć taka zaskakująca, ponieważ ja w szkole średniej mieszkałem w internacie. No i w internacie prowadziliśmy dosyć, nazwijmy to, hulaszczy tryb życia. I myśląc o studiach, troszeczkę się nawet obawiałem o samego siebie, że jak pójdę na studia i pójdę w świat akademików i już wtedy będę mógł w ogóle dotykać alkoholu, że to się źle skończy dla mnie. I mój kolega z pokoju, z internatu podjął decyzję, żeby pójść do Poznania, do szkoły pancernej, żeby do wojska pójść. Ja aż tak wojska nie kochałem jak on, ale stwierdziłem, że tam będzie jakiś rygor, drill, porządek, to może by coś w tym kierunku pomyśleć. No i on mi powiedział, że słuchaj, w Poznaniu jest jeszcze druga szkoła wojskowa, kwatermistrzowska. To tam nie ma takiego wojska, no to wiesz, jak tutaj pancerna, takie coś może być dla ciebie. I ponieważ ja w szkole średniej brałem udział w olimpiadzie geograficznej i doszedłem do poziomu ogólnopolskiego i nie musiałem zdawać ani egzaminu maturalnego z geografii, miałem od razu maturalną i nie musiałem na żadnej uczelni w Polsce zdawać egzaminu z geografii, tam nie był egzamin z geografii. No i w tym wojsku był egzamin z geografii. To chciałem to użyć koniecznie, bo coś, jakaś zdobycz był. No i w ten sposób trafiłem do Poznania. Też do Poznania tak mi serce ciągnęło, ponieważ te ogólnopolskie zawody z olimpiady geograficznej były w Poznaniu. Więc jakby pierwszy raz wtedy trafiło się, że miałem okazję być w Wielkopolsce. Samo miasto Poznań mi się spodobało. No i trafiłem do tego wojska. Ten mój kolega, któregoś razu wracając z przepustki, a ja w ogóle pochodzę ze wschodniej Polski, z dawnego województwa siedleckiego, wracając z przepustki, spotkał w pociągu dziewczyny z akademika Eskula z Poznania. Tam jest akademik, akademik medyczny. No i te dziewczyny go zaprosiły do akademika. I on się trochę tak krępował sam pójść i powiedział do mnie, słuchaj, tak, dziewczyny nas zaprosiły, czy pójdziesz ze mną? Ja mówię, nie, wiesz, no przecież oczywiście, że z tobą pójdę, no dziewczyny zapraszają. I to mówię, no nie. No. I w ten sposób jakby trafiliśmy do dziewczyn, które zaprosiły nas jak gdyby nie w takim celu, żeby tam się, powiedzmy sobie, z chłopakami poznawać, ale zaprosiły nas na klasyczną ewangelizację. W ten sposób trafiłem na ewangelizację, myśląc, że idziemy, to może jakaś randka będzie, czy coś, nie? No, a przynajmniej jakieś może dobre jedzenie. No, w ten sposób jakby była nam zwiastowana Ewangelia.
No, a ponieważ wiadomo, że sytuacja i warunki były wspaniałe, nie? Miłe towarzystwo i tak dalej, więc ja się oczywiście jakby na wszystko zgodziłem, nie? I również w ten sposób zgodziłem się, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, bo zasadniczo gdyby nie było to, że ja nie wiedziałem, że Bóg istnieje, ja zasadniczo wiedziałem, że Bóg istnieje, nie miałem z nim żadnej takiej relacji jakiejś specjalnej. Oczywiście chodziłem do kościoła, bo było trzeba, bo wypadało. Nawet w internacie, jak były nabożeństwa majowe, dużo dziewczyn chodziło, to też chodziłem, bo dużo dziewczyn chodziło, nie? Więc jakby raczej takie, muszę powiedzieć, interesowne moje podejście było do kwestii praktyk religijnych w ten sposób. No, nawet z tego wojska to nawet się czasami wymykałem na mszę świętą, bo było to zabronione w wojsku, więc jakby tym bardziej miałem takie pragnienie. No i w ten sposób jakby nastąpiło moje takie podjęcie decyzji o przyjęciu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. No, z tym, że w wojsku było to dosyć trudne, żeby na przykład wychodzić na jakieś studium biblijne, duszpasterstwa akademickie, to by jeszcze przypominam rok 89, jeszcze w wojsku była, można powiedzieć, głęboka komuna. Więc to nawet było, można by powiedzieć, troszkę ekstrawaganckie, łamane na lekko niebezpieczne. No, niemniej jednak bardzo szybko zrozumiałem w tym wojsku, że ta moja decyzja takiej drogi życiowej, czyli która polegała na ucieczce, decyzji połączonej strachem o samego siebie, nie była słuszną drogą. No i dlatego podjąłem decyzję, żeby się wywikłać z tego wojska, no i przejść się na Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. No i wtedy już pierwszy raz doświadczyłem Bożej łaski i Bożej opieki, bo takich jak ja w tamtym okresie było blisko 60 w tej szkole wojskowej, z różnych oczywiście roczników. No i tych wszystkich 60 najpierw zrobiono z nas takie dwa, prawie że kompanię wartowniczą, więc pełniliśmy funkcje wartownicze, ja tam byłem już wtedy w funkcji takiego kaprala, no to pod oficera, więc musiałem jakby trochę dowodzić tymi wartami, no ale po mniej więcej miesiącu czy półtora miesiącu czasu prawie wszystkich rozesłano po całym Śląskim Okręgu Wojskowym, po różnych jednostkach, a 6 nas zostało w Poznaniu. 4, którzy mieli bardzo wysokie koneksje w wojsku, czyli takich wujków, generałów, pułkowników, no i nas 2 takich żurków, którzy nie mieliśmy żadnych koneksji poza tym, że nade mną Warszawy może czuwało. Ale to pozwoliło mi właśnie zorganizować te wszystkie dokumenty, przejść się na 2 rok na Akademię Ekonomiczną i pierwszy rok tak troszeczkę jakby zaliczyć eksternistycznie, to znaczy już uzupełniające egzaminy musiałem pozwalać. I to było już takie pierwsze działanie Pana Boga. No, z Bożą pomocą można powiedzieć, że postudiowałem na tej Akademii Ekonomicznej, no i poprzez właśnie spotkania z innymi wierzącymi ludźmi, chrześcijanami, tutaj duszpasterstwami akademickimi już w ten czas, no, poznałem też moją, już w tej chwili mogę powiedzieć, świętej pamięci żonę i pobraliśmy się po zakończeniu studiów, no i zaczęliśmy funkcjonować po prostu w Poznaniu, ale już tacy świadomie wieść życie, które by się mniej więcej Panu Bogu podobało, bo już rozumieliśmy Słowo Boże, rozumieliśmy wiele z zasad i, no i staraliśmy się żyć między innymi z dziesięciną. Powiedzieliśmy z tych studiów biblijnych, takich rozmów, może dziesięcina to taka dobra rzecz, jest chwalebna sprawa. No i ja pamiętam, jak takie może być młode małżeństwo na dorobku, no to mieliśmy im duże pieniądze. I pamiętam, że wtedy łącznie nasze dochody to były gdzieś na poziomie 2500 zł, byśmy się podzielili, czyli 200 000 zł. To jest ciężko tak z tą dziesięciną funkcjonować. I ci, którzy mają tam po 10-20 tysięcy na miesiąc, ci to mają o wiele łatwiej. No i jak Pan Bóg bardzo szybko spowodował, że mogłem się zmierzyć z tym, czy to było łatwiej. No i oczywiście, no tak,
Bożą pomocą pokierował moje losy, że już kilka lat później po tych studiach moje zarobki już się właśnie w takich poziomach zaczęły mieścić. To zaczęło być z tą siedziną coraz trudniej. Na tyle było to już rzecz dla mnie z lekka męcząca, to znaczy, że ja chciałem w tym wytrwać, ale było coraz więcej pokus. Na 10 na skali rocznej tylko kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, to już zaczęły się być pokusy, a może by żonie samo kupić, albo może pogłówkować, może mieszkanie jakieś, coś, takie różne problemy. Ale już wtedy zaczęliśmy pomagać różnym ludziom właśnie związanym z zadłużeniem, bo jak pośrednicy się trafiali do nas w ramach wspólnoty Genezar, w której byliśmy i cały czas jesteśmy, robiliśmy nawet taką diakonię, służba wsparcia w potrzebie. Głównie to było przez ten czas pomoc ludziom w znalezieniu nowej pracy albo zmianie pracy, bo sporo osób rozpoczęło inną pracę na początku tych lat 2000-2005. Ale później wszyscy znaleźli pracę, przestało być to potrzebne, mogliśmy na różne inne sposoby, i było tych sporo ludzi zadłużonych. To ja starałem się im pomagać, bo studiowałem na Akademii Ekonomicznej, pracowałem w banku, to w ten sposób starałem się tą pomoc realizować, ale ta pomoc była średnio skuteczna. Przez to, że jakby te wszystkie najlepsze metody opracowane, Excel i tak dalej, to wszystko się robiło nieaktualne po kilku dniach, jak świeże trupki z szafy wypadały ludziom. Więc już tak jakby się tego zaczęło więcej zwalać. Kiedy już zaczęli się pojawiać ludzie, którzy mieli na przykład po 12, po 14 kredytów, czy długów różnych, w tym samym czasie mówię, Panie Boże, to już jest grubo. Skoro Ty widzisz, że są takie problemy, to na pewno Ty masz już jakieś rozwiązania. Weź nam, pokaż te rozwiązania, bo tam matematyka sama słaba jest. I dostaliśmy zaproszenie na konferencję Biblia o finansach w Warszawie. I ja wtedy pojechałem na tą konferencję. Mówię, może to jest to. I na tej konferencji Biblia o finansach rzeczywiście kilka rzeczy mi się tak jakby w głowie poukładało. Pierwsza to jest to, że ja nie jestem właścicielem, tylko jestem zarządcą i dobrze, żebym się zastanowił nie tyle nad dziesięciną, co czy 90% wystarczy. I wtedy mówię, oczywiście, że mi wystarczy. I to z wielką górką mi wystarczy. I od razu odjęło mi problem dysponowania dziesięciny, bo od tego momentu przestałem dawać od siebie, zacząłem zastanawiać się, czy 90%, co zostawiam dla siebie, wystarczy i czy to z Bożą pomocą, z Bożą wolą realizuję, czy nie inaczej. Poznałem wiele zasad w Biblii. Wcześniej nie czytaliśmy, studiowaliśmy na różne sposoby, ale nie pod tym kątem właśnie zarządzania sprawami materialnymi. Wtedy nastąpiło, można powiedzieć, takie moje drugie nawrócenie jako właśnie takiego Bożego zarządcy. Postanowiliśmy najpierw te Boże zasady sprawdzić na sobie, bo na tej konferencji powiedziano, że będzie kurs. Znałem, że z takimi kursami to lepiej je sprawdzić na sobie, zanim się komukolwiek je zaaplikuje. Według zasady, zanim gruby schudnie, to chudy umrze. To zobaczymy, co to się na naszych finansach zadzieje, nie? Bo mieliśmy, nazwijmy to w tamtym czasie, na nasze mniemanie, grube finanse. Oczywiście było takie wielkie nasze zaskoczenie, że nam się tylko wydawało, że było to poukładane po burzach. Nie było to w wielu miejscach poukładane po burzach. I poukładaliśmy to po burzach. I zobaczyliśmy, że rzeczywiście to są skuteczne metodologie, czyli właśnie Boże Słowo, plus właśnie te zasady matematyki, ale z Bożym Słowem połączone, bo wtedy Duch Święty jest w stanie prowadzić człowieka, kiedy napotyka na coraz nowe kłody, które mu świat czy diabelstwo podrzuca. W ten sposób zaczęliśmy się angażować obydwoje. Ja oczywiście już wtedy cały czas pracowałem zawodowo z Bożą pomocą, robiłem, jak to się mówi, karierę na szczeblu właśnie tej swojej branży, krajową, światową, etc. W 2009 roku, to w 2008 była ta konferencja, w 2009 roku miałem 40 urodziny,
No i na te 40 urodziny zacząłem się bardzo mocno zastanawiać, jakby, jakie jest powołanie dla mnie. Czy to, co robię, to jest, czy ja na pewno wypełnię swoje powołanie. No bo przypomniałem sobie, i pamiętałem cały czas z tego decyzji o nawróceniu, że Bóg mnie kocha i ma dla mojego życia wspaniały plan. No i tutaj, że jak się cofnąłem przez 20 lat, to plan mi się zasadniczo podobał, ale zastanowiłem się, czy jaki dalej jest plan. I w 2010 roku miałem okazję być, właśnie to był początek kwietnia, w Stanach Zjednoczonych na konferencji na temat przywództwa dla przedsiębiorców i tam na jednym biurku pojawiły się dwie rzeczy. Pojawiły się informacje o programach dla przedsiębiorców i pojawiły się informacje właśnie o biblijnej edukacji finansowej kraju. I muszę powiedzieć, że to, co do mnie przyszło w Polsce z dwóch różnych kierunków, to tam jak gdyby było to w jednym miejscu. No i mówię, okej, to prawdopodobnie to jest jakiś element wskazówki dla mnie. No i zrobiłem sobie kompas kariery. Co ja w życiu mógłbym robić, gdybym nie pracował jako członek zarządu w tej firmie, w której pracowałem. Nie? No i wtedy jakby zaczęło do mnie docierać takie słowo, że właśnie mam iść i zająć się właśnie uzdrawianiem finansów ludzi i przedsiębiorców. Można powiedzieć, że nie tylko sprzedawać im dobre wzory, bo ja pracuję w firmie, która zajmowała się produkcją i sprzedażą wzornictwa dla przemysłu meblowego, tylko miałem zacząć jakby pomóc ludziom tworzyć nowe wzorce, a nie tylko nowe wzory. No i zacząłem to powołanie rozeznawać, no i przygotowałem się do tego i podjąłem decyzję o odejściu z tego stanowiska. No, było to, najpierw stwierdzono, czy czasem jakieś sekty nie wstąpiłem, czy coś mnie jakieś opętało, bo kto o zdrowych zmysłach zostawia stanowisko, gdzie jest fura, skóra, komura, zarobki kilkaset tysięcy rocznie i tak dalej. Nie? No, nie, niewyobrażalne, nie? No, ale przekonałem, że nie jestem niespełna rozumu, że nie oszalałem, przygotowałem swoje filmy. Ja jakby zanim to powiedziałem, to ja już rok czasu się przygotowałem na to odejście, żeby firma nie potrzebowała żadnego mistrza świata, tylko po prostu, żeby zadziałały te procesy, żeby być takiej sukcesji i następstwa, bo wiedziałem, że przedsiębiorcy dokładnie tego będą potrzebowali. Przedsiębiorcy też odchodzą ze swoich firm, ktoś musi jakby to przejmować i niekoniecznie istotne, żeby kupować mistrza świata. Dlatego też przepracowałem tą sukcesję. No, z Bożą pomocą na tyle udało się to dobrze rozstać, że nawet jeszcze przez pół roku miałem samochód służbowy już po zakończeniu stosunku pracy. Także to tak właśnie dzięki Bożej łasce. No i rzeczywiście jakby mocniej się wtedy zaangażowałem na rzecz rozwijania przedsiębiorców i podnoszenia swoich kompetencji w zakresie właśnie studium biblijnego dotyczącego właśnie zarządzania finansami i majątkościami. No i tutaj z moją świetną macierzyną zaczęliśmy też mocno inwestować w to, żeby ta wiedza, te materiały no, po Polsce też były dostępne po prostu dla każdego. Z tego względu też no, moja żona dostała taką łaskę, żeby zainspirować i uruchomić całą procedurę napisania książki o zdrowiu finansów. No i ona w 2012 roku też zachorowała na raka piersi. No ale z Bożą pomocą właśnie z tej choroby wyszła. Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg dał łaskę uzdrowienia. Ale właśnie zaangażowała się mocno właśnie tutaj i w książkę, i jeszcze nagraliśmy taki materiał filmowy, który wydaliśmy na DVD właśnie w zakresie posługiwania się pieniędzmi, bo wiedzieliśmy, że nie każdy się zapisze na kurs, nie każdy weźmie udział w jakiejś grupie, niektórzy po prostu potrzebują to realizować na ciszu własnego domu, bez jakichś tam innych osób. No i w ten sposób realizowaliśmy te wszystkie działania. No i w
2017 roku no, Pan Bóg powołał moją żonę do siebie. Czyli przyszedł drugi rak i to przyszedł już tak szybko, że można powiedzieć, że wszelkie badania, wszelkie działania medyczne nie nadążały za rozwojem tej choroby. No i w ten czas drugi raz doświadczyłem czegoś takiego, że Bóg dał, Bóg wziął, niech jego imię będzie błogosławione. Miałem nawet, kiedy już wiedziałem, że moja żona jest śmiertelnie chora i że to może być bardzo różnie, to zastanawiałem się, czy jakieś wotum nie powinien złożyć Panu Bogu, żeby po prostu było uzdrowić, nie? No i wtedy pytałem się właśnie mojego kierownika duchowego, słuchaj, czy jest może to, że ja na przykład bardzo lubię wino, nie? Ja mogę do końca życia nie tknąć żadnego wina, mogę nawet nie tknąć kawy, chociaż bardzo ją lubię, byle tylko to używa, nie? I mówię, co ty na to, nie? A ksiądz Adam Kozrowski mówi tak, to dobrze, że o tym rozmawiamy, bo to nie jest dobry pomysł. A ja mówię, a jaki jest dobry pomysł? I on mówi w ten sposób, ty się zastanów, czy bez względu na to, jaka będzie wola Boża z tym jej życia, czy ma wyżyć tutaj, czy Pan Bóg ją powoła, czy ty dalej będziesz głosił jego wielkie dzieło. No i rzeczywiście był to taki moment, w którym musiałem się zmierzyć z tym, więc jedną dobę się tym zastanawiałem, modliłem, prosiłem Boga o to, że jeżeli właśnie, żeby mi dał tą łaskę zrozumienia i w ten czas mi Pan Bóg przypominał o tym, że zrobiliście razem z żoną akt uznania Pana Boga właścicielem i uznaliście siebie wzajemnie, czyli uznaliście jakby, że mąż, żona, dzieci też są dane ode mnie i mogę sobie w każdej chwili zabrać, nie? No i macie się z tym pogodzić, nie? No i w ten czas mi to pomagało, przypomniało o tym. No i rzeczywiście no, przyszło mi się pogodzić z tym faktem, że zostanę bez żony, nie? Czyli zostanę wdowcą. No i bardzo szybko, rzeczywiście już dosłownie w kilka tygodni po śmierci już miałem jakieś takie miejsca, gdzie właśnie mogłem mówić o Bożym działaniu w zakresie właśnie spraw materialnych, czy w ogóle życiowych. No i było to dla mnie dosyć duże wyzwanie, nie? Żeby się tym dzielić. No ale też widziałem, że czas wdowieństwa to nie jest jak gdyby właściwy czas. Nawet się mój syn zapytał, który miał 17 lat, mówi, tata, a ty nie myślisz czasem, żeby pójść na księdza, nie? No bo to choć jak się jest wdowcem, to można pójść na księdza. Ja mówię, że nie, synu, bo byś musiał mi mówić ojcze, ojcze, nie? I mógłbym cię spowiadać, nie? A tak to i tak chciałbym spowiadać, tylko cię rozgrzeszyć. Nie? No, więc no, ostatecznie po prostu prosiłem Pana Boga, mówię, Panie Boże, jeżeli mam żyć, funkcjonować w pojedynkę, to będę funkcjonował w pojedynkę. A jeżeli mam nie funkcjonować w pojedynkę, masz zadziałać Twoje słowo, które mówi, że nie jest dobrze, by mężczyzna był sam, ale to po prostu postaw tego, kogo, z kim mam się związać. Nie? No i tak się wydarzyło, że w swojej Bożej właśnie Pan Bóg postawił taką osobę na mojej drodze. No i wypełniłem to Boże, jak powiedział, wskazanie. Także teraz już jestem drugi raz mężem. No i teraz jestem też ojcem takiego prawie 3-letniego Frania. Więc no, widzę, że to jest jakby wielka łaska dla mnie. Jako takie, muszę powiedzieć, że no, wdzięczność Bogu, że pozwolił mi jeszcze raz wypełnić funkcję męża, nie? No i teraz, i funkcję ojca, no i teraz jakby mniej błędów popełniać. Bo myślę, że niewielu ma taką w ogóle łaskę. Jeszcze raz czegoś się przejść, nie? Także, no, i w tym kontekście dalej oczywiście realizuję te Boże działania, które no, Pan Bóg na różne sposoby mi pokazuje swoją moc. No, niemniej jednak jednym z takich wielkich pragnień na tej drodze pomagania przedsiębiorcom i różnym ludziom
było to, że widziałem, że osoby, które zaczynają funkcjonować w swoim życiu osobistym według Bożych zasad, to po pierwsze, zaczynają faktycznie wychodzić z długów i jak są wierni, to zaczyna im się robić górka, tak zwana. Czyli oszczędności się pojawiają, no nadmiar, nie? Szeroko pojęty. No bo Bóg jest Bogiem obfitości, chce, żebyśmy żyli w obfitości, więc u ludzi się pojawia nadmiar. Nie? I teraz, dopóki ten nadmiar jest taki nieduży, no to oczywiście to ten nadmiar idzie na takie tutaj remoncik, tam coś poprawa, tam coś takie, powiedzmy sobie, czasami podniesienie standardu życia, ale nie jakieś tam głupia konsumpcja, tylko po prostu jakby nieco lepszy standard życia, ale jak ten nadmiar jest coraz większy, to u wielu ludzi zaczyna być jak gdyby działanie takie, że może kupimy jakąś nieruchomość, oczywiście, a nie jest to nadmiar, żeby kupić tą nieruchomość i zaczynają znowuż nawracać po kredyty hipoteczne. Czy jakieś, znowuż chodzi o jakieś zadłużenie, czyli stosować dźwignię finansową, to się w finansach tak nazywa, czyli wsparcie długiem, żeby coś tam kupić, ale co powoduje, że ledwo wyszli z niewoli długów, to już nadmiar ich z powrotem popycha w niewolę długu. To jest po prostu głupie. To jest po prostu bez sensu, że ludzie tak po prostu w tym kierunku znowuż idą, nie? A z drugiej strony spotykałem przedsiębiorców, którym znowuż prostują Boże drogi, wprowadzają, w firmie zaczyna się wiele spraw jakby inaczej układać, no i zaczyna być rozwój. A rozwój potrzebuje znowuż kapitału. Nie? No i oni zawsze jakby, nie mając tego kapitału, co robią? Idą znowuż po kredyt. Nie? Co znowu powoduje, że znowuż idą w długi. Nie? To jest po prostu bez sensu. Nie? Trzeba by było to zreorganizować i miałem pragnienie, żeby fundusz inwestycyjny założyć, który by połączył właśnie tych ludzi, którzy właśnie chcieliby te nadmiary lokować, żeby to po prostu pracowało, bo oni nie są w stanie, bo są na przykład specjalistami w swojej dziedzinie, tu informatykami, tam są nauczycielami, tam powiedzmy lekarzami, tam architektami, tam inżynierami jakimiś tam, etc. No każdy jest w swojej dziedzinie po prostu dobry, nie? I teraz jakby, dlaczego miałby się zajmować, nie wiem, jakąś bezsensowną przedsiębiorczością, która by mu jeszcze kłopotów naniosła, nie? Że lepiej, żeby to po prostu byli inwestorami, nie? No i z takim pragnieniem kilka ładnych lat chodziłem i ponad dwa lata temu z tym pragnieniem w końcu podzieliłem się z takim, moim przyjacielem Rafałem Silińskim z Uniwersytetu Ekonomicznego, który jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym. No słuchaj, mnie też coś takiego po głowie chodziło, tylko ja myślałem, żeby bank założyć, nie? Ja mówię, Rafał, ja pracowałem w banku. Żaden bank nie funkcjonuje bez udzielania pożyczek, bo tylko z udzielania pożyczek banki żyje, nie? Więc kredytów, to nie tędy droga, nie? Mówię, trzeba by pomyśleć o fundusz inwestycyjny. Nie, to chociaż sprawdźmy, czy taki fundusz inwestycyjny jest w ogóle prawnie możliwe założyć, nie? No i okazało się, że od 2016 roku jest ustawa, która o tym mówi, że można takie fundusze założyć. Sprawdziliśmy jak i uruchomiliśmy całą procedurę rejestracji w KNF-ie, zebraliśmy właściwy tam skład rady nadzorczej, skład zarządu, bo to są dosyć wysokie standardy, które trzeba spełnić. No i taki fundusz zarejestrowaliśmy. Znaleźliśmy też jakby pierwszych inwestorów, którzy też wsparli to dzieło. W zeszłym roku wczesną wiosną nas tutaj KNF zarejestrował, KRS potem zarejestrował i w ten sposób jakby realizujemy to Boże tchnięcie. Nazwaliśmy ten fundusz Awem od Ave Maria, bo w ogóle jest taki fundusz Stanów Zjednoczonych katolicki Ave Maria Investment Fund. Dopiero potem się o tym dowiedziałem, bo wcześniej nie wiedzieliśmy. No, u nas w Polsce robiliśmy to od słów Awem, żeby to nie raziło niektóre środowiska, ale my wiemy, o co chodzi. No i realizujemy po prostu tą Bożą drogę w naszym życiu. To można powiedzieć, że to jest to, co Pan Bóg kieruje tymi naszymi głosami. Przy okazji jakby cały czas angażując się w to, żeby właśnie tym przedsiębiorcom i tym ludziom, którzy spotykamy na naszej drodze, przypominać, że
ich życie nie jest po to tylko, żeby robić kasiorę, ale ich życie jest po to, właśnie, żeby wypełnić Bożą wolę, nie? Żeby rzeczywiście wypełnić te powołania, do których są powołani, żeby te powołania odkrywali, no i żeby rzeczywiście żyli pełnią i radością życia, a nie w niewoli długów, czy czasami niewoli, czy zgryzocie jakichś bezsensownych spółek, czy nieraz złych form prowadzenia działalności gospodarczej. Także no, to są takie, można powiedzieć, że kwestie, które pokazują mi, że no, ta Boża wola dla mojego życia się wypełnia. Przy tym jeszcze wspomnę, że był taki moment, jak moje bierzmowanie. To było szkoła, końcówka jakiejś szkoły podstawowej, początek szkoły średniej. No i wtedy, żeby wybrać swoje imię do bierzmowania, trzeba było się nauczyć życiorysu tego świętego. No więc ja spojrzałem na tą listę, zobaczyłem, że o Łukaszu był najkrócej, więc gdyby poszedłem na łatwiznę, to ja święty Łukasz, ten ewangelista, i przyniosłem takie imię do bierzmowania. Nie? No, bo uważałem, że byłem cwany i mądry, żeby się nie napracować, żeby króciutki był tam życiorys świętego Łukasza. No, ale później, kiedy już się nawróciłem, było kilka razy wspomnienie, jakie imię wybrałeś sobie od bierzmowania, zwłaszcza jak były na przykład prawety formacyjne w Duchu Świętym. Nie? No to ja mówię, że no, Łukasz, ten Rad Ewangelii, bo najkrótszy życiorys. A w ogóle wiesz, czym się on zajmował? No i mówię, zacząłem wnikać, że on nie tylko napisał Ewangelię, ale i Dzieje Apostolskie, czyli nie tylko miał kompetencje do spisania jakiejś historii, ale przede wszystkim był lekarzem. A ja ze służbą zdrowia zasadniczo wolę mieć jak najmniej wspólnego. Nie? No i to dziwne, bo ja nic jakby ze służbą zdrowia niekoniecznie. Nawet im dalej, tym lepiej. Nie? No i właśnie tutaj się zaczyna zastanawiać, jakby u Pana Boga być to połączenie. Tutaj ten patron od bierzmowania, święty Łukasz, lekarz, a ja z zupełnie co innego, bo finanse, księgowość, tam rachunkowość, przedsiębiorczość, nie? No i właśnie Pan Bóg mnie skierował dalej do uzdrawiania, tylko właśnie, że finansów, nie? No i oczywiście miałem też łaskę na przykład mówić o finansowym zarządzaniu w chrześcijańskim stowarzyszeniu medycznym, więc to też było dla mnie takie wielkie, niesamowite. No i też mieliśmy taką jedną historię, szczególnie kiedy żona pierwszy raz trafiła do szpitala w kontekście w ogóle raka, kiedy się dowiedziała o raku piersi, to wówczas my byliśmy już po kursie finansowym. Tam był moduł o uczciwości, o tym, że nie jest dobrze, żeby dawać łapówki czy coś takiego. Nie? Więc ja wtedy po tym kursie zdecydowanie nawet przestałem, kiedy byłem zatrzymany za przekroczenie prędkości, już skończyłem z tym żadnych tam łapówek. Nigdzie nikomu żadnych łapówek. To wcześniej mi się zdarzało, mimo że byłem już świadomy wierzącym człowiekiem. No i wtedy musieliśmy się zmierzyć z tym. Ja mówię do żony, mówię, kochanie, podjęliśmy decyzję, że będziemy żyć absolutnie uczciwie. No ale teraz zobacz, teraz przed nami cała ta procedura, decyzje te medyczne, różnie może być. No i co mamy zrobić, nie? Mówię, z jednej strony, gdybyśmy nie mieli środków, to nie byłoby problemu, nie? Ale my mamy środki. Nie, jak nas ktoś poprosił o łapówkę, żeby takie czy inne badania przeprowadzić, to jest co zrobić? Nie dać? No, może niedobrze. A z drugiej strony dać, to będzie oznaczało, przy tym jakie są kolejki, że my damy, ale wypchniemy kogoś z kolejki, czyli będziemy mieli też krew na rękach, nie? No i po prostu całą jedną noc miałem po prostu wielki zgryz i pani może jak zrobić? Jak podjąć decyzję? Co zrobić po prostu w takiej sytuacji, kiedy byśmy, nie daj Boże, byli tak postawieni przed taką sytuacją? No i jesteśmy na drugi dzień, tam pani profesor na sobie wizycie lekarskiej. No i tam pani profesor tłumaczy, jakie tam badania, co trzeba będzie przejść, przepracować, żeby to wszystko przebadać. No i słuchamy. No i już mamy zaraz wychodzić. A on mówi, a jeszcze jedno, usiądźcie, nie?
to słucham, nie? Ja już wtedy byś myślałem, że może coś będzie, nie? A ona mi tak. I jeszcze jedno. Jeżeli by ktokolwiek was na tej drodze tych badań powiedział albo zasugerował wam, że macie dać jakąś łapówkę, to macie nie dać i macie przyjść do mnie. Więc mnie po prostu tak wielki kamień z serca spadł, że łoskot w głowie słyszałem, nie? I rzeczywiście, gdyby nie musieliśmy dawać nigdzie żadnych łapówek, i moja żona zapisywała się tak i mówi, że wielokrotnie zapisuje się na jakieś badania i tam mówię tak, a mówię, pani, no tutaj nie ma miejsca, nie wiem, co ja robię. Ja zapisuję pani, ja nie wiem, co ja po prostu robię, ale no zapisuję pani, nie? I to było tak, jak Pan Bóg ją przeprowadził przez te wszystkie badania i tak dalej, nigdzie nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby była konieczność dawania jakiejś tam łapówki, czy żeby nam do głowy coś przyszło. Nie? Więc to była też no, wielka łaska i dotknięcie Pana Boga, że to ufności Jemu i prowadzenie się przez Jego będziemy przeprowadzeni w sposób no, taki, jak On chce, nie? Na takich zasadach właśnie. Więc no, to mogę powiedzieć jakby o takich niuansach. Też mieliśmy jako jedną z pierwszych rzeczy w kursie, który przechodziliśmy, to było takie uporządkowanie właśnie tych spraw uczciwości, bo w tamtym czasie wynajmowaliśmy nasze mieszkanie studentkom z duszpasterstwa. I oczywiście wynajmowaliśmy za połowę ceny, tak, żeby bardziej pomóc, no ale wynajmowaliśmy bez umowy, nie? I jeszcze nam się wydawało, że był dobry uczynek. Nie? Jak zrobić uznanie Pana Boga właściciela również tego mieszkania, to dopiero otworzyły nam się oczy, że jaki my tam dobry uczynek robimy. My to po prostu krzywimy charaktery tym młodym ludziom, no bo one widząc, że po prostu pobożni ludzie tak robią, że to taki standard jest, nie? No i umówiliśmy się z tymi dziewczynami, no i przeprosiliśmy ich, że wynajmujemy ich bez umowy, że to tak nie powinno być, nie? Że spisujemy ze wszystkimi umowę, nie? I żeby się nie obawiały, nie podniesiemy im ceny, bo to, żebyś bez umowy, ale za połowę stawki, to dalej połowę stawki utrzymujemy. Bo Słowo Boże mówi, że człowiek wierzący dotrzymuje przysięgi, nawet niekorzystnej dla siebie, nie? Mówię, to tak będzie. I jeszcze przywieźliśmy im Biblię na zasadzie takiej, że dziewczyny, słuchajcie, macie tutaj pralkę, macie lodówkę, macie wszystkie inne rzeczy i jeszcze macie Biblię i wszystkiego używać, nie? No i wróciliśmy tam. Mówi, że takie spadło to wyczyszczona sprawa, ale Panie Boże, na mój gust to 10 nas z 1000 jest większa niż 500 złotych, nie? Więc na mój gust to lepiej byłoby, żeby jednak wprowadzić w jakiś sposób, żeby ta pełna stawka była zapewniona. No i zastanawiam się, mówię, no co tu Pan zrobi? No przecież nie będę wypowiadał tych umów, nie? No i tak się złożyło, że 4 miesiące i Pan Bóg tak pozmieniał losy tych dziewczyn, że jedna na jakiś raz musa wyjechała, druga się rodzice przeprowadzili, trzecia jeszcze jakieś tam się sytuacje losowe zadziały, a się totalnie wymieniło towarzystwo i mogliśmy jakby już z każdą nową osobą na normalnej stawce te mieszkanie wynajmować. No i tak przez 20 lat, to przez 12 lat, to ta zmiana, taka droga uczciwości przyniosła nam korzyść ponad 60 tysięcy złotych, nie? Właśnie, że wtedy po prostu zrobili po Bożemu, a nie po swoim. Więc no, naprawdę takich wiele sytuacji mieliśmy, kiedy właśnie Bóg nam przypominał o swoim tutaj działaniu. Nie? Także no, nie wiem, czy jeszcze masz jakieś pytania? Może? To Wojtku, powiedz mi, bo ty zajmujesz się też właśnie uzdrowieniem finansów, też w finansach właśnie mówisz. A powiedz mi w ogóle, dlaczego właśnie te finanse są takie ważne i dla katolików właśnie, dla ludzi, dla chrześcijan, tak, ludzi, którzy wierzą, tak? No bo niektórzy mogą myśleć, a przecież idziemy do nieba, tak, tutaj rzeczy materialne nie są ważne, ale dlaczego właśnie, tu mówisz dużo właśnie o wierności Panu Bogu, o finansach, o tych zaciąganiach długów, dlaczego te finanse aż tak są ważne? Te finanse, te sprawy materialne mają takie znaczenie, które mówi nam przypowieść o ziarnie i siewcy. I tam jest takie miejsce, że ziarno
spadło na rolę, ale chwasty i ciernie je zagłuszyły. I te chwasty i ciernie to jest właśnie te sprawy materialne, te troski o sprawy doczesne. Dlatego też tak ważne co jest właściwe podejście do finansów. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, jakby te sprawy finansów i materialne, to jest obszar związany z chciwością. A w liście do Tymoteusza dowiadujemy się, że albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, czyli miłość do pieniędzy. Dlatego też można powiedzieć tak, że w rolnictwie niektóre chwasty trzeba wyrwać do korzeni, bo inaczej się ich nie wypleni. Czy trzeba zniszczyć korzeń, żeby... Więc tutaj właśnie, żeby przeciwdziałać wszelkiemu złu, które my oczywiście widzimy czasem jakby w różnych formułach, ale korzenie wszelkiego zła jest chciwość, czyli miłość do pieniędzy. Nie? Jak wyleczyć się z chciwości? No bo tylko w ten sposób, kiedy po pierwsze zmienimy nasze serce, uznamy Pana Boga właścicielem i będziemy chodzili według Jego zasad. Druga sprawa jest taka, że o tym, że sprawy finansowe są bardzo istotne, to, że właśnie Pan Bóg też zaopatruje swoje dzieła właśnie poprzez środki finansowe i poprzez świeckie. Też my oczywiście dzisiaj żyjąc, to nam się wydaje, że dziesięcina to jest dzisiaj jakiś taki starotestamentowy temat, nie? Natomiast to tylko wynika z naszej bardzo słabiutkiej znajomości historii Kościoła. Bo dziesięcina w Kościele katolickim w Polsce funkcjonowała do połowy XIX wieku. Dziesięcinę w Polsce to usunęli zaborcy, i to głównie z tego powodu właśnie, żeby przeciwdziałać Kościołowi katolickiemu, który w połowie XIX wieku był miejscem wsparcia ruchów niepodległościowych. Stąd wzięły się właśnie kasaty zakonów, właśnie kiedy to zaborcy zniszczyli takie, może być, że źródła ekonomicznego fundamentu funkcjonowania Kościoła. Bo do tego czasu cały czas wszystkie dzieła funkcjonowały w oparciu o dziesięcinę. Nawet żadne dzieło nie powstawało, jak nie miało trzech źródeł budżetowych. To były dziesięciny, legaty i ziemia. Były trzy rzeczy. Jedna rzecz była ziemia, czyli można powiedzieć tak, że jak był, załóżmy, że szpital, to byśmy dzisiaj powiedzieli coś takiego bardziej hospicjum, albo bardziej jak dom dla ubogich, noclegownia, coś takiego, to on miał też swoją ziemię wyznaczoną, na której mogli się utrzymać ci, którzy w tym szpitalu pracowali. On miał swoje dziesięciny, które to wspierały, i legaty. Legaty to były, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, takie dywidendy, czyli takie prawa poboru materialnego. I oczywiście historia Kościoła o tym bardzo dokładnie mówi, tylko znowuż jest tak po prostu dosyć rozrzucona. Ja miałem okazję niedawno przeczytać historię Kościoła w Łukowie, tam gdzie skąd pochodzę, skąd się wychowywałem, więc to jest taka praca doktorska, która bardzo dokładnie to opisuje. Od początku, czyli tam od 1100 któregoś roku, aż do dzisiejszych czasów. I właśnie dziesięciny w Polsce funkcjonowały, bo tylko w ten sposób można było wszystko dobrze realizować. I dopóki realizowano to w miarę po Bożemu, to wszystko się dobrze rozwijało. Nie? A oczywiście jakby były też i sprzeniewierzenia. Tak samo jak się ludzie uwłaszczają nielegalnie, tak samo się i na dziesięcinach, tak samo niektórzy hierarchowie Kościoła uwłaszczali nielegalnie, czyli traktowali jak swoje, a nie jako Boże. Więc jakby, zawsze jakieś patologie się zdarzą. Nie? Natomiast co do zasady, te kwestie materialne są bardzo istotne w życiu człowieka wierzącego, bo jak one są poukładane,
to wówczas diabelstwo nie ma jak mącić, no bo to jest część naszego życia. A jak one są niepoukładane, to jest duży problem. My widzimy też, że ludzie, którzy się nawracają, szczególnie to na przykład widać właśnie, jak jest dobra robota robiona poprzez kursy alfa, czy wszelkiego rodzaju inne formy takiej formacji podstawowej, gdzie ludzie się nawracają, to ludzie wtedy widzą Boże zasady jakieś tam, nie? Ale potem widzą swoje życie i nie wiedzą, jak się z tym poradzić. I niejednokrotnie właśnie to życie przygniata. W wielu miejscach jest sobie trudno wtedy bez znajomości Bożych zasad w dziedzinie zarządzania finansami wiele spraw pozmieniać. Czy uleczyć różnego rodzaju właśnie złe nawyki, chciwości, czy cokolwiek. Okej, a tak jakbyś taką jedną zasadę miał podać osobom, które właśnie mają długi, które nie wiedzą właśnie, jak z tych długów wyjść, ciągnie się być może za nimi latami, są tak uwikłani, że po prostu no, często to są sprawy, nie wiem, desperacji, jakieś nawet targnie się na swoje życie, tak, no bo są różne historie. Jaką jedną rzecz mógłbyś takim osobom powiedzieć, co mógłby zrobić, żeby właśnie jakoś właśnie wyjść z tego problemu? Można powiedzieć w ten sposób, że tych zasad jest więcej niż jedna i trzeba zastosować wszystkie. Nie? Ale pierwsza to jest rzeczywiście, można powiedzieć, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli trzeba wszystko spisać, zidentyfikować, ile w ogóle co jest, co komu jesteśmy dłużni. Nie? Później rzeczywiście uznać Pana Boga właścicielem również tych dług. Oddać po prostu Panu Bogu wszystko i później wziąć już odpowiedzialność za posprzątanie tego z Bożą pomocą, ale jako zarządcę. Bo to nie znaczy, że to oddamy i już jakby to trzeba sprzątać. Oczywiście są różne drogi. Dla jednych może być potrzebna upadłości konsumenckie droga. Dla innych może sukcesywne właśnie poukładanie planów spłat. Dla jeszcze innych często, gęsto są to trudne decyzje, na przykład mimo wszystko sprzedaży tego mieszkania, czy tego samochodu, czy jakichkolwiek innych aktywów. Nie? Każda sytuacja jest trochę inna, ale niemniej jednak tutaj historia wdowy z Księgi Królewskiej bardzo dokładnie to pokazuje, że człowiek może popaść w długi z najróżniejszych powodów. To każdego może trafić. Nie? Natomiast ta historia kobiety, która musiała szukać pomocy u męża Bożego, u Elizeusza. Potem Elizeusz przyszedł, zapytał się, co masz, kobieto? Ona miała tylko linę, ale on pobłogosławił to i potem nastąpiło rozmnożenie oliwy. Nie? Ważne jest to, żeby się zastanowić, co jest moją oliwą? Co takiego Bóg mi dał, co może pomnożyć? I żebym współpracował z Panem Bogiem. Czasami tą oliwą jest resztka oleju, mówię, żeby jednak jak gdyby stanąć w prawdzie i zacząć się jakby realizować. Oczywiście mało kto chce widzieć w tym miejsce dla odpuszczenia czy przebaczenia, bo właśnie w Ewangeliach mamy sytuację dłużnika, który był winien 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów to jest kwota, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, 10 miliardów złotych, która została od tak anulowana. Ale ten dłużnik, któremu zostało podarowane, nie był w stanie darować 100 denarów. 100 denarów to było 10 tysięcy złotych. Nie był w stanie darować komuś drobinki, któremu darowano wiele. I podobnie jest sytuacja w naszym życiu, że my czasami niekoniecznie faktycznie przyjmujemy Boże przebaczenie, żebyśmy mogli przebaczyć tym, może w wyniku których wpadliśmy w te kłopoty. I na mojej drodze mogę powiedzieć, że było wiele takich przypadków,
że dopiero kiedy ludzie dorośli mentalnie do przebaczenia, przebaczyli tym osobom, nastąpiło ostateczne rozwiązanie problemu. Więc czasami to nieprzebaczenie jest sporą blokadą w rozwiązaniu problemu. Okej. Okay. Dzięki Ci, Wojtku, za Twoje piękne świadectwo. Na końcu prosiłbym Cię o modlitwę za tych osoby, za te osoby, które te właśnie oglądają tutaj te nagranie. Pan Boże, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś podzielić się tym, co Ty dla mnie uczyniłeś. Święty Jan Paweł II napisał, że nie można spotkać Pana i milczeć, że należy właśnie dzielić się tym, co uczyniłeś w naszym życiu i dlatego mogłem się podzielić tym, co uczyniłeś w moim życiu. Niech ten fakt, że zadziałałeś w życiu moim, że mogłem się podzielić o działaniu w życiu innych ludzi, których dane mi było spotkać na mojej drodze, niech będzie zachętą do przyjęcia Ciebie jako Pana i Zbawiciela oraz zachętą do ruszenia dalej przez swoje życie i ruszenia w rozwiązywanie nawet najtrudniejszych skomplikowanych problemów właśnie według Twoich zasad. I dlatego jest tak ważne poznawanie Twoich zasad, poznawanie Słowa Bożego, tego, co Ty napisałeś do nas, abyśmy mogli to czytać, abyśmy mogli prosić Ducha Świętego o zrozumienie i światło, jak zastosować to w naszej codzienności, w naszym codziennym życiu. Proszę Cię, błogosław tym osobom, które obejrzą sobie to świadectwo, aby podobnie jak Zacheusz spotkali Ciebie, tak jak ja spotkałem Ciebie i aby w wyniku tego spotkania również następowała istotna zmiana w podejściu do finansów. Bo u Zacheusza również pierwsze, co nastąpiło, aby objawem jego istotnej wiary było istotne podejście do finansów, zmiana podejścia do finansów, i również zmiana i powrót do realizowania Twoich, Boże, zasad. Polecam Ci tych wszystkich, którzy słuchają, obejrzą to świadectwo, aby ich serca były otwarte do przyjęcia Twojej ofiary, którą poniosłeś na krzyżu i faktu Twojego zmartwychwstania dla życia wiecznego każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzięki Ci, Wojtku, za Twoje świadectwo. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Cześć. Bogiem.